już od rana rozśpiewana, chwalo duszo Maryję. Cześć jej świątką, cześć pamiątką, co dzień w niebo niech bije. Cud Boży nad podziwem, jej wielmożność ubłaga. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga. Cud Boży żywy nad podziwy, jej wielmożność uboga. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga. Serce rośni, wcześ rozgłośniej, dźwięków Marii nieś krocie. Świat w niemocy, świat sierocy, odmieniła w żywocie. Cud Bożywy nad podziwy, jej wielmożność uboga. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga. Cud Bożywy nad podziwy, jej wielmożność uboga. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Twoim. 13 czerwca zawsze świętujemy naszego patrona, świętego Antoniego Padewskiego. Święty Antoni urodził się w Lizbonie w 1195 roku. W młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych w Koimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne. Później przeszedł do franciszkanów, aby głosić Ewangelię w Afryce, ale skierowano go do pracy w Europie. Pracował z wielkim pożytkiem jako kaznodzieja ludowy we Francji i we Włoszech. W 1230 roku przybył do Padwy i przez swoje kazania wielkopostne poruszył całe miasto. Zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 roku. Chcemy dzisiaj nasze modlitwy ofiarować przedstawiennictwo naszego patrona, świętego Antoniego, który będziemy tak zewnętrznie jeszcze raz świętować w przyszłą niedzielę, tak żeby wszyscy ludzie, parafianie mogli przyjść i odebrać też te łaski związane ze świętem patronalnym. Sprawuję tę mszę świętą za świętej pamięci Lucynę Tor w 14. rocznicę śmierci. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodziei i orędownika ubogich. Spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Eliasz poszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz podszedł do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie i mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja.
łaską Twojego prawa. Alleluja! 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Amen. Powiedziałem, za tydzień w sobotę i w niedzielę będziemy czcić naszego wielkiego patrona, ale nie możemy go nie czcić dzisiaj, gdy właśnie Ipsadiem, właśnie tego dnia przypada 13 czerwca jego liturgiczne wspomnienie, a w kościołach, gdzie jest patronem, uroczystość. I kilka może refleksji, pewnie więcej znacie Antoniego Paderewskiego, ponieważ dla mnie to jest dopiero pierwszy rok, a wy co roku macie tutaj odkus na świętego Antoniego i na pewno znacie mnóstwo szczegółów z życia tego świętego. Na pewno warto pochylać się nad tą postacią, no co prawda zamieszkłą, historyczną, bo to gdzież to jest XII, XIII wiek, to ileż to lat temu, 800 lat temu ten człowiek żył. No ale zawsze jest natchnieniem dla tych, którzy pragną poznać postać swojego patrona świętego. Na pewno dla Antonich jest to też wielkie święto. O, przypomniało mi się, mój wujek już świętej pamięci też był Antoni. Wiele osób cieszy się tym imieniem i zawsze przypominanie świętego, modlitwa przez jego wstawiennictwo, wiedząc, że jest świętym, kanonizowanym, czyli na pewno jest w niebie. Jeżeli prosimy kogoś o jakąś przysługę, to z reguły człowiek nie odmawia. Mąż, żona, dziecko, sąsiad, jeżeli jest dobry. Ale jeżeli prosimy świętego, który jest w niebie, to na pewno, jeżeli o cokolwiek prosimy, to otrzymamy. Antoni żył tylko 36 lat. To prawie, no mniej, no może tylko Anielka mniej tutaj ma tych lat, nie? A tak to wszyscy mamy, przynajmniej po 40 i w górę. Żył tylko 36 lat, czyli bardzo mało. Ale to życie było piękne, życie obfitujące, wiele różnych szczegółów, wiele różnych cudów, ponieważ można powiedzieć, był dotknięty przez Bożą łaskę, został wybrany w sposób szczególny. Antoni był Portugalczykiem. No, panie Andrzej, poprosi go tam pan, żeby on tam przez pół godzinki tak nie stukał. Tam. No, sam się nie domyśli. Są tam inne prace. I proszę sobie wyobrazić, że wyszedł on z domu bardzo takiego arystokratycznego, otrzymał wspaniałe wykształcenie na uniwersytecie, władał kilkoma językami, otrzymał na imię Ferdynand. I właściwie już jako mały chłopiec został dotknięty Bożą łaską. Już jako mały chłopiec doświadczał ataków też szatana, bo szatan jest tak inteligentny, że już widzi, jak ktoś jest młody. Nawet ma lat 5, 8 czy 10.
to już widzi, że ten ktoś w przyszłości może być wielkim, może wielkie rzeczy zdziałać. Już wtedy zagiął parę na Ferdynanda. I była też taka sytuacja, że Ferdynand modlił się w katedrze, lampka płonąca przed ołtarzem nagle zgasła. Katedra pogrążyła się w mroku. I domyślając się, że chodzi o postęp szatana, Ferdynand nakreślił na murze znak krzyża, a płomień natychmiast zapłonął z powrotem. A ten duch rzucił się do ucieczki. Dla małego chłopca był to znak, że nie należy bać się szatana, nie należy bać się pokus, ale mamy je zwalczać energicznie mocą wiary w zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. Jako młodzieniec, który otrzymał wykształcenie na uniwersytecie, wstąpił do kanoników regularnych świętego Augustyna i miał taką pasję poznać Pismo Święte. I poznał to Pismo Święte tak doskonale. I ktoś nawet powiedział o Ferdynandzie, gdyby wszystkie Pisma Święte uległy zniszczeniu, to właśnie Ferdynand mógłby podyktować je sekretarzowi, aby w ten sposób zostały odtworzone. To nie jest tak, że czytam i od razu jak komputer skanuje i to wszystko od razu wiem. To tak to nie pracuje. On czytał wiele razy, otrzymał wiele razy i rzeczywiście poznał całe Pismo Święte i potem ostatecznie nazwany Wojownikiem Bożym. I te wszystkie myśli i te wszystkie cytaty z Pisma Świętego mógł nimi sypać jak z rękawa. Czyli jest on więc dla nas wzorem znajomości Słowa Bożego i pogłębiania wiary. Dla Ferdynanda, który postanowił ofiarować swoje życie na misjach, wyjechał do Afryki, ażeby tam nawracać pogan, bardzo ważne było właśnie dotarcie do tych ludzi, którzy nie znają Pisma Świętego, nie znają Jezusa Chrystusa. I w tamtym czasie, no to już był ten czas, kiedy wyznawcy Allaha opanowali północną Afrykę i trzeba było walczyć z nimi. Ale ta walka była też taka straszna, bo wiele osób no jednak musiało ofiarować życie. I właśnie w tej grupie, w której był ksiądz Ferdynand, oświęcenia kapłańskie, wielu z kanoników regularnych zmarło, zostało zamordowanych. Jest taki film piękny o świętym Antonim i ten film zaczyna się właśnie jak rozbija się statek. Burza rozbiła statek i rozbitkowie znaleźli się na plaży sycylijskiej. Jednym z niewielu, który ocalał, był właśnie nasz święty. I otrzymał wtedy też taką wizję, ażeby iść do Asyżu. Wtedy żył jeszcze święty Franciszek i święty Franciszek organizował takie wielkie spotkanie właśnie franciszkanów, czyli tych, którzy naśladowali świętego Franciszka. I nasz święty też poczuł to przynaglenie, ażeby tam iść. I rzeczywiście szedł przez całą Italię, bo od wybrzeży Sycylii, aż do Asyżu, to prawie cała Italia, przeszedł i nie zatrzymywał się, tak jakby podpowiadał jego stan, jego pochodzenie w pięknych domach, u bogatych arystokratów. Absolutnie nie. Był wśród tych najuboższych. Jadł właściwie to niewiele, ale był takim znakiem, ktokolwiek otarł się o jego świętość, zawsze był podniesiony na duch. Święty Antoni, bo takie imię dał mu Franciszek, święty Franciszek, podprowadza nas również do znaczenia ofiary mszy świętej, szczególnie mszy ofiarowanej za zmarłych. Odprawiając mszę świętą za zmarłego, Antoni widział, jak dusza zmarłego pustelnika w postaci olśniewającej gwiazdy wznosiła się do nieba naświetlanym obłoku. Czyli czasami tak zamawiamy mszę świętą. Wiem, że to jest ważne,
Ale tu Antoniego mamy taki piękny obraz. Prawie kapłan przeświętą za zmarłych, ojca, matkę, dziadka. I właśnie Antoni, odprawiając mszę świętą, widzi, jak odprawia mszę świętą za kogoś, jak ta dusza ulatuje w obłoku do nieba. Drodzy moi, święty Franciszek, jak powiedziałem, był nawet w tej sytuacji trudnej. Święty, jak umierał święty Franciszek. I święty Franciszek dał Antoniemu misję. On się wyróżniał pośród innych, ponieważ był bardzo dobrze wykształcony. I był zapraszany jako mówca, jako kaznodzieja. I rzeczywiście nie to, że robił furorę, ale jego podejście do kaznodziejstwa było trochę inne niż dominikanów, tych psów pańskich, którzy wtedy też byli bardzo popularni do tego stopnia, że były takie kościoły i były dwie ambonki. Jedna ambonka, na której był dominikanin i przepowiadał Słowo Boże, a na drugiej był franciszkanin. I to była taka kazanie stereo. Była jakaś teza podana przez franciszkanina, rozwijana przez dominikanina. To były dwie szkoły kaznodziejskie, można powiedzieć dwie szkoły teologiczne, świętym Tomaszem. Święty Tomasz był przecież dominikaninem. Nauczanie świętego Franciszka, wiemy o tym dobrze, to było takim przypowiadaniem, można powiedzieć, dla ubogich. Ponieważ był taki czas wtedy, kiedy Kościół był instytucjonalny i też obrastał pewne bogactwo. Ludzie przynosili różne dobra. Kapłani, biskupi, papieże, że tak powiem, obrastali w różne bogactwa. A bogactwa sprawia czasami, że ono nie ma nic wspólnego z głoszeniem chwały Jezusa Chrystusa. I święty Franciszek, tak samo i święty Antoni, po śmierci świętego Franciszka, święty Antoni został przyjęty przez papieża. I papież pobłogosławił go: idź na cały świat, głoś w duchu świętego Franciszka, którego bardzo kocham i wiem, jakie jest jego dzieło potrzebne dla reformy Kościoła. Święty Franciszek wysłał Antoniego, by nawracał południową Francję, w której wielu katolików przyjęło zgubne herezje. I tam Antoni walczył w obronie czystości doktryny katolickiej. Brat Antoni, bo tak kazał siebie nazywać, nie ksiądz, nie ojciec, tylko brat Antoni, głosił kazanie o prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii. Tak bardzo ważne to jest dla nas, ponieważ jutro obchodzimy Boże Ciało, jutro będziemy chwalić Jezusa, wysławiać Jezusa obecnego w Najświętszej Eucharystii. I Antoni często mówił kazania o tym, że w tym małym, białym płatku chleba obecny jest potężny Pan. Jest też taka historia, że pewien sceptyk pokpiwał sobie z niego, powtarzał, że musi zobaczyć, aby uwierzyć. I Antoni to wyzwanie przyjął. I tak jak mówi ta historia, zaprosił wszystkich na plac targowy, nazajutrz zebrał się tam gęsty tłum, święty przybył na miejsce najświętsze, niosąc najświętszy sakrament na tym placu targowym. Tak jak dzisiaj niektórzy księża z monstrancją wychodzili na ulicę we Włoszech, czasami w Polsce, ażeby ludzie mogli się pokłonić Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Ale co się wówczas stało? Zwierzę porzuciło swoją wiązkę siana i skłoniło kolana przed Zbawicielem obecnym w Najświętszym Sakramencie. I ten sceptyk, a był to Żyd o imieniu Zachariasz, poczuł głębokie zmieszanie, nawrócił się. I ten cud jest przypomnieniem o żywej, rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Miał też wielką moc uzdrawiania. Ludzie garnęli się do Niego, czuli, że On jest tym, który uzdrawia. Przede wszystkim uzdrowienie duchowe, ale też były wskrzeszenia. Wiadomo, że wskrzesza Bóg, Jezus Chrystus, ale przez wstawiennictwo czasami też żyć świętych. I któregoś wieczoru młoda matka
weszła do domu i po wysłuchaniu nauki świętego Antoniego zastała swoje dziecko martwe w kołysce. Natychmiast wróciła do Antoniego i mówi, że moja córeczka nie żyje. Ale Antoni mówi, nie martw się, matko, Pan się ulituje. Wróciła do domu, znalazła żywą córkę pochłonięte zawarą. Także jak jest wielka świętość, to i zły też działa. Chciano go otruć. On zawsze błogosławił jedzenie. Nawet, jak mówi też ta historia, w jedzeniu była ukryta trucizna, a on zjadł. Wszyscy patrzyli, żeby on padł zaraz, a on wstał i wyszedł. I ta trucizna nie miała wpływu na niego. Zadziwia również jego determinacja i cuda w nawracaniu niewiernych. XI, XII wiek, XIII wiek. To były czasy, kiedy heretycy też zdobywali właśnie Kościół, były różne herezje. I właśnie święty Antoni był tym, który swoim kaznodziejstwem, czystością przepowiadania nawracał tysiące ludzi, bo herezje odciągały od prawdziwej wiary. Antoni zamierzał nauczać w kościele jednego razu. Nikt jednak z tych ludzi zatrutych herezją nie przyszedł. Nie chcę cię mnichu słuchać. No to więc ludzie mają to do siebie, że działają czasami w sposób niekonwencjonalny. To było to w Rimini, poszedł nad morze, Adriatyk. No i wszedł do wody i zaczął nauczać, głosić katechezy. Jak mówi też historia, ryby zaczęły pluskać koło jego nóg, wystawiały swoje łebki i ci, którzy tam zgromadzili się na brzegu, zauważyli, że no właśnie, zawstydzeni, to ryby nawet potrafiły zrozumieć katechezy i nauczanie świętego Antoniego, a my najprostszych prawd wiary nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wy, ryby tego morza, posłuchajcie słowa Bożego, którym zgardzili heretycy. Zawstydzeni powrócili do czystości wiary. Drodzy moi, każdy święty jest dla nas jakimś wyzwaniem, ponieważ każdy z nas, jak mówi pięknie Sobór Watykański II, wysłuchać tylko tego, co niektórzy mówią, że on taki jest, byle jaki ten Sobór, kto weźmie teksty Soboru Watykańskiego II, będzie naprawdę zachwycony. Są piękne, cudowne teksty o świętości, o nawróceniu, te dogmatyczne i także głównie dogmatyczny taki Sobór, to rzeczywiście będzie bardzo na duchu podniesiony i między innymi jest o świętości, że świętość nie jest tylko zadana Kościołowi i ludziom, którzy należą do hierarchii Kościoła, ale do każdego człowieka. Męża, żony, dziecka, dziewczynki, chłopca, ministranta, każdego człowieka. I święty Antoni jest też tym człowiekiem prostym, ale jednocześnie niesamowicie przenikliwym, cudownym bratem wszystkich ludzi, i tych bogatych, i tych biednych. W końcu zdecydował się osiąść w Padwie. Padwa była miastem, gdzie panowała straszna lichwa. Tam, gdzie są pieniądze, tam jest, wiadomo, ruch tego pieniądza jest lichwa. I to pewnie Żydzi byli, ale nie tylko Żydzi. I ci bogaci wykorzystywali tych biednych, bo lichwa żeruje zawsze na tych najbiedniejszych. I Antoni był tym człowiekiem, który potrafił nawrócić tych największych lichwiarzy, tych, można powiedzieć, złodziejów, tych najbogatych ludzi, którzy wykorzystywali biednych. I Antoni jest tym, który przemówił do ich serca, ażeby to bogactwo, które mieli, no jednak oddali tym, którym ukradli. I to jest też wielkie dzieło świętego Antoniego, czyli wpatrując się w życie świętego Antoniego. Zapragnijmy i my dziś, by nasze życie było piękne, po Bożemu i by trwało w zjednoczeniu z Bogiem. Pamiętajmy również, że udział i w tej mszy świętej, i także w tej mszy świętej za tydzień w niedzielę będzie związane z przyjęciem odpustu zupełnego,
Ale do tego potrzebna jest, tak jak dobrze wiemy, spowiedź święta, przyjęta komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich, wolność od przywiązania do grzechu i udział właśnie w uroczystości, czy dzisiaj, czy w przyszłą sobotę i niedzielę. A te odpusty są tak bardzo ważne, tak bardzo ważne. Gdy jesteśmy na zewnątrz Kościoła, gdy nie można było uczestniczyć w mszach świętych, w życiu sakramentalnym, wielu ludzi popadało w różne zwątpienie, w różne stresy, nawet choroby psychiczne. Trzeba więc tej żywej obecności i trzeba tej życia sakramentalnego, ażeby móc złączyć się z Jezusem Chrystusem przez przykład tak wielkich i cudownych świętych, jakim jest ten z początku kanonik regularny, a potem franciszkanin, nasz patron, święty Antoni. Tak się modli święty Antoni. Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin. Wierny przyrzeczeniom chrzcielnym, Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszelkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pokrzywany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przedstawienictwo świętego Antoniego, naszego patrona, wielkiego orędownika u Boga, zanieśmy przed Boży tron wspólne prośby. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby każdy ochrzczony wiernie wypełniał zobowiązania wypływające z sakramentu chrztu i był świadkiem Ewangelii w swoim życiu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zakony franciszkańskie i tych, którzy czerpią z duchowości świętych Franciszka i Antoniego, aby chętnie sięgali do pism swoich założycieli i tak jak oni głosili innym piękno Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło na świecie głosicieli dobrej nowiny. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy pracują w trudnych warunkach zagrażających życiu, aby Boża opatrzność zawsze nad nimi czuwała. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
módlmy się za konających, aby odchodzili z tego świata pojednani z Panem Bogiem i ludźmi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy kierowali się w życiu Ewangelią i każdego dnia dążyli do świętości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Także w intencji sprawowanej mszy świętej, za świętej pamięci Lucynę, ażeby Bóg przyjął ją do Królestwa Wiecznej Miłości w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się także w naszych indywidualnych intencjach, Was zgromadzonych tutaj w naszej świątyni i Was przed kamerami komputerów tego poranka szczególnego, ażeby wstawiennictwo wielkiego naszego patrona, świętego Antoniego, sprawiło, byśmy wierzyli głębiej i by nasze czasami trudne sprawy życiowe zostały przez nas lepiej przyjęte, zrozumiane, a jeżeli taka wola, rozwiązane pozytywnie. Ciebie prosimy. Dobry Boże, Ty dałeś Kościołowi świętego Antoniego, przewodnika po drogach wiary. Przyjmij nasze modlitwy, które we wspólnocie zanosimy do Ciebie przez Jego wstawiennictwo, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, soku wielowinnych rąk pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarno, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączy złote ziarno, tak niech miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chrystus swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie moją ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce święty Antoni oczyścił się z nałogu grzesznego człowieka i przyodział nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo. Spraw, abyśmy się podobnie odnowili i godnie złożyli Tobie ofiarę pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi,
ze względu na Królestwo Niebieskie. Wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym naszym patronem umiłowanym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, oddasz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem zadowolony, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowa dusza. Zaprawdę powiadam wam, wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za mną, stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne. Jezusowi, chwała
Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Dzielę błogosławieństwa relikwiami świętego Antoniego przywiezionemu chyba 2 lata temu, tak? 2 lata temu była pielgrzymka do świętego Antoniego, do Padwy, i ażeby uzyskać już dzisiaj odpust zupełny, który możemy ofiarować w intencjach albo za zmarłych, albo za siebie samych, albo za członków rodziny. Chcieliśmy taką intencję wzbudzić i módlmy się w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Antoni, módl się za nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie, ofiara spełniona. Bogu będą dzięki. Zaraz po mszy świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj jest też sobota, 13 dzień miesiąca, czyli Matki Bożej Fatimskiej. Mamy też w naszym kościele piękną statuę Matki Bożej Fatimskiej. Będziemy się modlić modlitwami świętego Antoniego i odmówimy też różami święty w naszych intencjach. O powrót wszystkich parafian do kościoła. Jeszcze są restrykcje dzisiaj, jutro i pojutrze. Natomiast od wtorku kościół będzie już otwarty i wszystkich zapraszam, parafian, też słuchających nas tutaj przez telewizję, do naszych, na nasze msze święte, na czuwanie całośrodowe, ażeby było nas jak najwięcej. Przypominam, że w niedzielę mamy 3-4 msze święte w sobotę o 17, w niedzielę o 9, 11, 12, 30, ale zachęcam do tego, ażeby jak najwięcej było w sobotę o 17, w niedzielę o 12.30, bo wiem, że taka praktyka jest, ze wszystkich są o 9, a kościół może pomieścić tylko 110 osób. To jak będzie więcej, to niestety, ale będzie musiał pójść, przyjść jeszcze raz później. A
z praktyki wiem, że w sobotę zawsze było najmniej ludzi i na ostatniej mszy świętej o 12:30. Zobaczymy, jak to wszystko będzie pracować i oczywiście te wszystkie obostrzenia też będą, nawet żeby usiąść w kościele w danych miejscach wyznaczonych dzisiaj już, natomiast też trzeba będzie właśnie no, jakoś odpowiednio oddychać, nie wiem jak, ale też właśnie highly recommend są maseczki, wobec tego kto się czuje właśnie taki trochę chory czy coś, na pewno musi mieć taką maseczkę, jak nie to mamy tutaj. Takie są obostrzenia, byśmy mogli już, myślę, że za kilka tygodni w sposób normalny funkcjonować. Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej stron, jej serca ofierze składajmy, ze łzami wołajmy do. Przynosi ludziom najwięcej dobra, najwięcej łask. Pomaga proszącym w wielu kłopotach i codziennego życia. Przywraca zdrowie duszy i ciała. Uspokaja więc wiele życiowych burz. Łagodzi nieszczęścia. Przywraca ludziom utracony pokój. Każdy chrześcijanin winien być nosicielem pokoju.
dla innych i dla siebie, pokoju wewnętrznego, pokoju w pełni ludzkiego, pokoju z Bogiem i z ludźmi. Przykłady dają nam święci, dobry Boże. Niech wśród nas będą tylko tacy, którzy szanują Twoje prawa i godność bliźniego. Użycz nam Twojego pokoju. Dobry Boże, pomóż, byśmy nigdy nie stali się przyczyną krzywdy bliźniego. Użycz nam Twojego pokoju. Dobry Boże, niech żadna krzywda nam wyrządzona nie pobudza nas do odwetu. Użycz nam Twojego pokoju. Boże, w Trójcy jedyny, który nikomu, nawet najświętszemu grzesznikowi, największemu grzesznikowi, nie odmawiasz swojej łaski, prosimy Cię przez przyczynę świętego Antoniego, naszego patrona, o tę łaskę, byśmy począwszy od tej chwili trwali wiernie przy Tobie w wierze, nadziei i miłości, aż do ostatniego momentu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Odmówmy ten nasz dzień patronalny, ale i Dzień Matki Bożej Fatimskiej, Różaniec Święty, ofiarowując tajemnice chwalebne, w duchu dziękczynienia za wszystkie dobro odebrane, otrzymane łaski, wszelkie duchowe dobra, błogosławieństwo jej Syna. Ale także prośmy w tych sprawach, które są zarzewiem naszego niepokoju, ponieważ do końca nie jesteśmy zdrowi, ktoś w naszej rodzinie nie domaga, wielu nie rozumie tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, w Kanadzie, w naszej ojczyźnie, w Polsce. Wielu jest przestraszonych, zestresowanych. Wielu da się uwieść różnym pokusom, kłamstwom, które sączą się i z internetu, i z telewizji, różnych tak zwanych pseudoautorytetów, a wiemy o tym dobrze, że prawda jest tylko jedna, tą prawdą jest Jezus Chrystus, który ją objawia. Objawia tym, którzy pragną dotknąć tej prawdy, którzy są otwarci na prawdę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanął przy świecie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół pogrzebny, święty obsądzony, przyszedł odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Lecz on rzekł do nich, nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Prośmy o cnotę żywej, głębokiej wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do ognia wiernego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Prośmy o cnotę nadziei. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Prośmy o cnotę miłości do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas na pokuszenie, ale zbaw nas złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Prośmy o łaskę szczęśliwej śmierci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz jest zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej miłości. Maryjo, Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś wielką chlubą naszego narodu, Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła i spodobało się Tobie, Bogu, Królowo Korony Polskiej. Prośmy o łaskę wiecznego zbawienia dla siebie i dla tych, którzy tej łaski szczególnie potrzebują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie pod Twoją obronę. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Bożka Fatimska, Matko Boża Fatimska, Pani nasza Fatimska, niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego. Nie będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Nie będzie uwielbione imię Jezusowe. Nie będzie uwielbione najświętsze serce Jezusowe. Nie będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalona
nasza Panna Maryjo. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalone imię Maryi Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie pochwalony święty Józef jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów nie pojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Dałeś im chleb z nieba, módlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. O żywy chlebie nasz,
Celebrowanie świętego Antoniego, to nie będziemy całować relikwii, bo nie można.